Easy Polish with Dorota Cooper, Polish Listening Practice for Beginners A0 to A1, Polska Praktyka Słuchania dla Początkujących A0 do A1, Część Druga, Part 2. Today we are going to do some listening practice of A0 to A1. You will hear some sentences and conversations. Each sentence will be read twice. Dzisiaj zrobimy kilka ćwiczeń ze słuchania w zakresie A0 do A1. Usłyszycie kilka słów, zdań i zwrotów. Każde zdanie będzie czytane dwukrotnie. For the first time, there will be a pause for you to think and answer. For the second time, there will be a picture as a hint for you. And for the third time, there will be a Polish answer for you to check your answer. Now let's start. Po raz pierwszy będzie pauza do namysłu i odpowiedź. Po raz drugi pojawi się obrazek jako podpowiedź. A po raz trzeci będzie angielska odpowiedź, w której będziesz mógł sprawdzić swoją odpowiedź. Teraz zacznijmy. Nie ma za co. Nie ma za co. What do you think? Nie ma za co. Nie ma za co. Nie ma za co. Nie ma za co. Co słychać? Co słychać? What does it mean? Co słychać? Co słychać? Co słychać? Co słychać? Pani. 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 One. 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 Pan. 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 Co? 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 Kto? 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 Pani Nowak jest dzisiaj nieobecna. Pani Nowak jest
Dzisiaj nieobecna. Pani Nowak jest dzisiaj nieobecna. Pani Nowak jest dzisiaj nieobecna. Pani Nowak jest dzisiaj nieobecna. Pani Nowak jest dzisiaj nieobecna. Pan Nowak zrobi to później. 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 One muszą iść spać. 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 Ta kobieta jest inteligentna, miła i piękna. 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 To wino jest czerwone, słodkie i smaczne. 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 Musimy być na czas. Musimy być na czas. Co to znaczy? Musimy być na czas. Musimy być na czas. Musimy być na czas. Musimy być na czas. Czy mówisz po angielsku? Czy mówisz po angielsku?
Co to znaczy? What does it mean? Czy mówisz po angielsku? Czy mówisz po angielsku? Czy mówisz po angielsku? Czy mówisz po angielsku? Czy wy jesteście rodzeństwem? Czy wy jesteście rodzeństwem? Co to znaczy? What does it mean? Czy wy jesteście rodzeństwem? Czy wy jesteście rodzeństwem? Czy wy jesteście rodzeństwem? Czy wy jesteście rodzeństwem? Oni świetnie grają w tenisa. Oni świetnie grają w tenisa. Co to znaczy? What does it mean? Oni świetnie grają w tenisa. 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 Mamy dobre życie. Mamy dobre życie. Co to znaczy? Mamy dobre życie. Mamy dobre życie. Mamy dobre życie. Mamy dobre życie. Czy masz trochę czasu? Czy masz trochę czasu? Co to znaczy? Czy masz trochę czasu? Czy masz trochę czasu? Czy masz trochę czasu? Czy masz trochę czasu? On nie wie, gdzie jest bank. On nie wie, gdzie jest bank. Co to znaczy? On nie wie, gdzie jest bank. 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 Mieszkam w Warszawie. Mieszkam w Warszawie. Co to znaczy? Mieszkam w Warszawie. Mieszkam w Warszawie. Mieszkam w Warszawie. Mieszkam w Warszawie. Niestety nie mam pieniędzy. Niestety nie mam pieniędzy. Co to znaczy? Niestety nie mam pieniędzy. Niestety nie mam pieniędzy.
Niestety nie mam pieniędzy. Niestety nie mam pieniędzy. Co robisz? Robię kawę. Co robisz? Robię kawę. Co to znaczy? Co robisz? Robię kawę. Co robisz? Robię kawę. Co robisz? Robię kawę. Co robisz? Robię kawę. Czy to jest twoje dziecko? Tak, ono jest moje. Czy to jest twoje dziecko? Tak, ono jest moje. Co to znaczy? Czy to jest twoje dziecko? Tak, ono jest moje. Czy to jest twoje dziecko? Tak, ono jest moje. Czy to jest twoje dziecko? Tak, ono jest moje. Czy to jest twoje dziecko? Tak, ono jest moje. Czy jesteście razem szczęśliwi? Tak, oczywiście. Czy jesteście razem szczęśliwi? Tak, oczywiście. Co to znaczy? Czy jesteście razem szczęśliwi? Oczywiście, że tak. 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 Czy myślisz, że to dobry pomysł? Nie, to nie dobry pomysł. Czy myślisz, że to dobry pomysł? Nie, to nie dobry pomysł. Co to znaczy? Czy myślisz, że to dobry pomysł? Nie, to nie dobry pomysł. Czy myślisz, że to dobry pomysł? Nie, to nie dobry pomysł. Czy myślisz, że to dobry pomysł? Nie, to nie dobry pomysł. Czy myślisz, że to dobry pomysł? Nie, to nie dobry pomysł. Nie lubię jeść sam. Ja też nie. Nie lubię jeść sam. Ja też nie. Co to znaczy? Nie lubię jeść sam. Ja też nie. Nie lubię jeść sam. Ja też nie. Nie lubię jeść sam. Ja też nie. Nie lubię jeść sam. Ja też nie.
How many good answers did you have? Would you like more exercises like this one? Please let me know in the comments below. Ile dobrych odpowiedzi miałeś? Miałaś? Chcielibyście więcej takich ćwiczeń? Daj mi znać w komentarzach poniżej. Dziękuję. To wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia. Poland, stay classy.